Dobra, słuchajcie, Opel Corsa. Na tablicach będą, nie szkodzi. To nie jest wrażliwe, po tablicy do nikogo nie dojdą. Słuchajcie, świeży zakup, w dniu wczorajszym zakupione, nie. Tak, wczoraj. Wczoraj zakupione o 20. Tak. Czyli najlepszy zakup nocą. Ale zobaczymy. Oglądamy za dnia, przywieziono wczoraj, tak. Zobaczymy, jak wyszedł zakup. Słuchajcie, świeży zakup, widza. Następna rzecz, to jest dzisiaj przerejestrowane. No i dopiero zaczynamy robić oględziny pojazdu, czyli ja biorę latarkę, w dłoń kamerę na głowę, no i zobaczymy, co klient kupił. Na pewno przy wjeżdżaniu już było słychać, że mamy tłumik dziurawy. Pierdzi. I coś Marcin mówił o amortyzatorach, tak? Nie. Twarde. No dobra, to zobaczmy sobie od góry. Dawaj tester do akumulatora. Zaczynamy od podstaw, wszystko przepatrzymy, wszystko, co jest tylko możliwe. Płyn jest, czy w płynie nie ma masełka? Takie rzeczy powinniście też sobie sprawdzić, odkręcić. Okej. I w tych silnikach właśnie warto sobie też nawet korek odkręcić. Jak będziecie mieli potężne ciśnienie, to znaczy, że coś się dzieje, bo w tych silnikach lubi się coś dziać z płynem, ale tu jest na razie w porządku. 1266. Akumulator. To masz pod spodem. Z tej strony przyświeć. 50 amperogodzin, 390 amper. Okej, okay. Sprawdzamy. Co my tu mamy? Ale sprawdzamy go dokładnie. Od A do Z. Okej. Okay. Ile mówiłem? 390? Nawet najmniejsza pierdoła to od razu jak mówiłeś. Akumulator? Dobry. O kurde, nowy! Nowy. 383. Nieoszukany. Dawaj tester do płynu. Dawaj. Takie rzeczy się nie zdarzają. Słuchajcie, teraz oczywiście bierzemy najprostszy w miarę tester, którym sobie sprawdzimy, czy w płynie jest jakaś zawartość wody. Czy ten płyn już należałoby wymienić, czy nie? Ale jeszcze mamy tester do płynu. Chłodniczego, tak jest. Testujemy wszystko, słuchajcie. Okej, okay. Wyciągamy tester. Dobra, ja was założę na głowę. Hopla. Tak na czapę wylądujecie. O. Tam widzę jakieś dokumenty niemieckie, czyli to z Niemiec. Tak, z Niemiec. Mam dwie fakturki, jedna na sprzęgło, druga na rożą. Okej. Okay. Było zrobione niby w 2020 roku, a jakieś przebiegu jakieś 14 tysięcy temu to było zrobione. Spoko. Tego nie mogę ocenić po fakturkach, bo fakturkę też mogę wystawić, aczkolwiek może tak być, nie mówimy, że nie. Dobrze, słuchajcie, zużycia. Nie wiem, czy kamera to chwyci. 1% zużycia. Jest oczywiście w okeju się mieści, czyli tutaj mamy. Daj szmatkę. Wytrzesz, pozamykasz, poskładasz, super. Nie będzie film trwał 2 lata. Tester do płynu. Przenosiłeś czy nie? Nie wiem, gdzie jest. Będziemy szukać testera do płynu. Gdzieś jest. Albo go za mało nabrałem. Teraz za dużo. Czekajcie, gdzie to była kreska? Tu jest. Troszkę za dużo. Dobra. Płyn jest gicio. Jak nowy. Płyn mamy jak nowy.
Czemu nie? Czemu nie? Ileż to auto kosztowało? Bo to pewnie będzie... 10500. To taka fajna cena. Jak za Corsę. Okej. Co następne? Filtry i nie filtry ponoć było wymieniane, tak? Czy... Niby to teraz 10 lat temu. Także raczej teraz profilaktycznie by trzeba było znowu wymienić. Okej. Pasek PK wygląda na cacy. Tutaj wygląda na cacy. Doloty wyglądają na cacy. Coś furczy. To mnie ciekawi, co tu furczy. Wentylacja wygląda ok. Płyn jest. No dobra, mogę go podnosić, Marcin? Tu z wierzchu wygląda na ok. Lecimy pod spodem. Tam się zawsze najciekawiej dzieje. Tu to wiadomo, każdy sobie coś tam porzeźbi. Auto trochę stało. Widać po tarczach hamulcowych. Oczywiście one się dotrą, tak? To jest normalne. Tylko mówię, że gdzieś sobie troszeczkę stało, no czekało na tego klienta. Tego jednego, jedynego. Sprężyna do wymiany. Dobrze ci się zdawało, że coś jest nie tak? Nie, to? Oczywiście. Dobra. Już pokazujemy, no. Trzeba pokazać wszystko. Oczywiście. Proszę bardzo, mamy pękniętą sprężynę. Czyli 1-0 dla mnie. Bo coś znalazłem. To nie chodzi o to, żebyśmy znaleźli na siłę. Nie, no to jest właśnie... Nie, ale to chodzi o to, że no... Słuchaj, jeżeli chcesz, żebym ci go przejrzał dokładnie, tarcza jest dobra, ona jest tylko przyrdzewiała. Dosłownie, ona ma nalot rdzawy. Ona nawet nie jest z tym wżerem. Zaraz zobaczymy, tylko chcę zobaczyć. Klocki są nówka sztuka zamontowane. Jakieś dakonowe. Zobaczymy drugą sprężynę od razu, bo z tej wysokości najlepiej widać. Oczywiście, że kompletami, ale ta też jest kompletnie identycznie pęknięta, słuchajcie. Dlatego ona tu pasuje pod komplet. Dobra, już wam pokażę. Oczywiście. Aż sobie nagram, bo wiesz, do końca nie jestem pewien, ale sobie końcówkę nagram i ja później otworzę to chyba. Ale tak, moim zdaniem ona jest pęknięta. No kurde, o. Tak, tak. Ale bądź wiesz, jak się dziwnie dobrze prowadzi i jest... Dziwnie dobrze. Wiesz co, bo jest obniżony teraz. A może tak go po prostu Niemcy obniżyli. Dobra, tutaj mamy mocowanie, bęben. Tu się koło kręci swobodnie, czyli nie trzyma hamulec. Tutaj bęben. Okej. Okay. Góra. No to pocieszony nie będziesz. Po tej zimie już wyjdzie ci dziura. Nie będę tego wbijał, żeby ci nie narobić tutaj szkód. Fajnie zakonserwowany, ale... O, okej. Okay. Już widzisz, co się dzieje, prawda? Mamy tutaj po prostu... No tak. Ale ktoś go konserwował niedawno. Zobacz. Czyli świeżutka konserwacja jest. Ratować. Tak, tak. Jest świeża konserwacja. Teraz co? Wydech przede wszystkim gdzieś... Coś sobie pierdzi. Najprawdopodobniej będziemy musieli Marcina wsadzić do samochodu, żeby odpalił, bo nie widać nigdzie, ale wiesz co? Patrz, jak tu jest wózek konserwowany, tak troszeczkę na sztukę. Patrz, razem z miską w skrzyni. No mamy takie lekkie naloty rdzawe. Spoko. Spoko. Silnik nawet suchy, tak. Aż za suchy. Rdza go po prostu zjada. Oleju nie ma. Zobaczcie, tutaj widać ewidentnie, jak troszeczkę stało to auto. Widać, widać, po zacisku widać. Przewód hamulcowy, bardzo ważna rzecz, czy nie jest nigdzie pęknięty. To jest ważne. Nie, nie jest pęknięty ten. Ten także nie jest pęknięty. Ale korozja trochę tego nalotu narobiła. Tu ktoś już się starał, widzicie, zakamuflować tą rdzę. A tu jest tak nieładnie, niechlujnie zrobione, dlatego że pod tym jest po prostu mega dużo rdzy na tym wózku. Mega. No i po prostu, o, zobaczcie sobie na ten.
Widzicie? Mocowanie stabilizatora, jak jest zardzewiałe tam, jest po prostu na maksa zardzewiałe i tak wyglądał cały wózek. Ja wam, zobaczcie jak wózek wyglądał, widzicie? Tam wrogo widać, tak wyglądał cały wózek, na zdrowie. O, tu można zobaczyć, widzicie, jak już malował, no to mógł już pomalować do końca, tak? Oła, coś mi tu chlapnęło. I tak samo tu, proszę bardzo. Tej pokrywy też ktoś nie zamalował i dlatego to takie rdzawe. Także... Ale dostałem, kurde, ze śniegu w twarz. No to lecimy dalej. Przewody paliwowe. Zdrowe. Nie, on jak zaczął, to już tak będzie kichał, kurde, do jutra. To już pod te auto. A co, będziemy coś pić? Nie, nie, koła się bardzo fajnie kręcą, czyli hamulec nie trzyma. Koła w autobusie kręcą. Tu też troszeczkę paprali. Pierdziele, tutaj człowiek by stał. Tu też troszeczkę paprali czymś. Gościu, byłeś tu z tyłu? Byłeś. Co widziałeś, że jest uszkodzone? Co? A tutaj nie świeciłem. Co widziałeś, co jest uszkodzone? Nie, byłeś z tyłu? No. Przyznaj się tu widzom, byłeś z tyłu. Byłeś. Patrzcie, podświetlę go nawet, żeby to było. To teraz proszę popatrzeć na tą sprężynę. Już. O, złamana. No, to jak to? Tu nie patrzyłem na nią akurat, tylko patrzyliśmy na przewody hamulcowe. Następna sprężyna pęknięta. Czyli cztery sprężyny. A tu nie widzę, bo jest za wysoko, ale nie, jedna jedyna sprężyna, cała. Na cały samochód aż jedna cała. Brawo. Okej, okay. No to jak już widzicie, jak od spodu wygląda, nie ma tragedii. Słuchajcie, sprężyny można wymienić. Tu tragedii nie ma. Wózek, no dobra, bo on gdzieś stał dłużej, dlatego ten wózek po prostu był taki skorodowany. Wózek nie był żadnym praktycznie zabezpieczeniem, więc dlatego tak skorodował. To jest normalne. A wiecie, jak najczęściej takie auta korodują? Już wam mówię, jak zostawiacie pojazd, nie zostawiajcie takich pojazdów na jakiejś trawie, na ziemi. Starajcie się znaleźć kawałek betonu, pod którym będzie sucho i ta wilgoć nie będzie się przedostawała. Bo z ziemi ta wilgoć cała dostaje się do auta i ono rdzewieje. Dobra. Popatrzmy sobie tutaj, co tu mamy. Tu mamy OK. Tu mamy wszystko OK. Wszystko. Ej, a co to się dzieje? Czyżby rdza była na płynie? Dobra, kruciec metalowy i przerdzewiało sobie. Nawet nie, to podkładka, patrzcie, podkładka metalowa, która przerdzewiała na kruciecu. Okej, Continental, Contitech jest. No, taki trochę przerdzewiały ten samochód, no co mogę powiedzieć. Wszystkie obejmy, wszystko, rdzawka dostała. No, postał sobie gdzieś trochę. Okej, tu hamulec, koła się kręcą. Nie ma żadnych dziwnych, niepokojących głosów, prawda? Nie. Opony nowe. No, dokładnie, opony ładne. Jeszcze tak. Tutaj. Nic nie słychać właśnie. Nie, właśnie, no. Właśnie powiem tak, z Niemca wziąć, to naprawdę jest cisza. W zawieszeniu jest cisza. Tyle, że one tak dokładnie gdzieś tam sobie stoją. Nie wiem, Niemiec twierdzi, że on będzie jeszcze tym chyba jeździł na podwórku. Po 5-6 latach twierdzi, a dobra, tak go sprzedam. No i tak przychodzą, odpalają to w jakiś sposób i spchają dalej. Tak jak mówię, no to mamy próg. Tu też już lekko coś go chwyta. No ten próg, ten element tutaj jest najgorzej. Tu następnie przy zaślepce mamy. Tutaj mamy tą końcóweczkę. No to trzeba zrobić zawczasu, żeby... Tak. Ale nawet jest zadziwiony ten Opel, nawet nie. Prawda? Nie ma tragedii. Dla mnie szok, że Opel i nawet... No i tu to samo mamy, ale nie aż tak dużo, no nie? Tu jest troszeczkę, a nie, tu jest, o. O jest, o. Widać. Już się robią purchle, dokładnie. No cóż zrobić, o. Właśnie takie coś załatwia nam samochody. Jeszcze sól, jak do tego dojdzie, to już w ogóle robi się tak, jak się robi. Okej, okay, ale przypomnijmy, to jest rok 2007, no to też nie mamy czego oczekiwać za bardzo, że to auto będzie idealne.
Dobra, jak za kwotę myślę 10 tysięcy i myślę, że jak na Opla nie jest źle pod spodem. Sprężyny, rzecz normalna. Marcin, wejdziesz, jeszcze raz go podniesiemy, odpalisz, bo posłuchamy skąd to furczy. Pozwolę sobie go też od środka nagrać. Oczywiście. Jest bardzo zadowolony. Na kibicy nie wytarta w taki... No mówię... Ile to ma przebiegu? 188 tysięcy. To niedużo. Jeżeli to jest prawdziwy, to niedużo. Zaraz zobaczymy, czy jest to zbliżone, czy nie, bo to będzie widać po kierownicy, po pedałach, po gałce. Właśnie to jest najlepsze, że to jest właśnie takie wszystko tak idealne, że dlatego mam... Aż niewiarygodne. Mam właśnie... podejrzenia, że może to być na lepszy przebieg, naprawdę, no ręki sobie nie dam odczynne, bo wiadomo, ale... Jasne. Ale wygląda naprawdę na ten przebieg, także... Auto nie nowe, nie salonowe, no ale chyba warto tych pieniędzy. No ale oponki dali przynajmniej. Tarcze, klocki, coś tam się... Podstawa. Coś tam dali, tak. No, spróbuj. Łącznie. Siadaj. Przekazuj! No! Tak, tutaj, tu gdzieś. W siatce. Dawaj! Nie, tu. Tylko tam. Dobra, to siateczkę. O, tutaj będziesz musiał sobie to oczyścić i zabezpieczyć ja troszeczkę, kupię, wiesz? Bo tak już myślałem, że belka nowa. Tak, tak, ale belkę tam se kupisz. Mhm. A tutaj? Tego nie kupisz, bo to jest podłużnica, wiesz? Okay. Tu sobie tą końcówkę tak, wiesz, lekko przeczyść. Ja ci powiem tak, nie wiem, wy macie dostęp do kompresora u siebie? Oczywiście. Kup sobie. Ja piaskarkę też mam, żebyś usiął. A masz? Mam piaskarkę. Przyjacielu, to to auto będzie śmigać, a śmigać jeszcze. No to nie ma dyskusji. Daj jeszcze raz. Okej. Okay. Ale powiem ci tak, silnikowo działa naprawdę ładnie. Ładnie chodzi ten silnik. Jedynie bym chyba sprawdził też jeszcze świece, ponieważ jak się jedzie dłuższy moment i tak szarpania. Gaz, to on tak przez chwilę, tak dwa razy się zamyśli i jedzie normalnie. Ale do uprzedzania wszystko jest takie dosyć elastyczne, mimo że to jest tylko 1,2 i 80 koni, to taki, no nawet elastyczny. Demon prędkości to nie będzie, no. Nie będzie na pewno. Nie oszukujmy się, ale silnikowo bardzo fajnie chodzi. Nie ma się do czego za bardzo doczepić tu w tym aucie. Co najwyżej trzech sprężyn tłumika. Jakby był nieskazitelnie cały sprawny, to było złe. To kup sobie w salonie. Tak, i też kupisz uszkodzone. Poczekaj Marcinie jeszcze, ja tylko nagram jak silnik pracuje od góry. Co? Jak silnik pracuje od góry. Gdyby nie ten tłumik, ten silnik wiesz jak cichutko by chodził? Ja wiem, bo na teraz w środku to jest nawet, bo ja się przysiadłem z Izla, ja na co dzień jeździłem zawsze. Aha. I wsiadam teraz do benzyny, to jest moja pierwsza benzyna. I jestem w szoku, że w ogóle już jest. No, to cichutkie, tak. Tyle, że widzisz w dieslu, kręcisz go tam, kurde, do trzech. Tak. Ja a tego musisz... Musiałem się przestawić, właśnie się, że tak elastycznie... Jest ciężko się przestawić na benzynę, no. Benzyną, bo dieslem na trzy to się już kończyło praktycznie ta jazda. Tak, a tutaj dopiero się zaczyna. Tak, dokładnie. No, dawaj. No, minimalnie gdzieś masz wypadanie zapłonu, tak jakby na świecy, wiesz? Ale silnikowo naprawdę ładnie chodzi. Dobra, zobaczmy sobie, co tutaj jest. Czy jest tak ładnie, czy nie ładnie. Nie ma. Troszeczkę masła, bo mogą małe przebiegi robić. Czy taki dźwięk słyszałeś? Przyłóż ucho. No. To masz popychacze. No. Trzeba by zajrzeć tam do środka. Dobra. Okej. Okay. Wchodzimy sobie do Opla Corsy. To jest Opel Corsa jaki? D. Bagażnik. Bagażnik taki, że no, kilka zakupów możemy wrzucić. Ale ma drugą podłogę. Ale ma drugą podłogę, tak widzę. Mamy zdecydowanie głębszą. Tak, ale słuchajcie, powiem wam tak, wczoraj nagrywałem dla was tipo, nie wiem czy je opublikuję, bo do dnia dzisiejszego po prostu mam traumę, jak w nim siedziałem i jechałem, naprawdę. Perfumeria, słuchaj, wiesz co, myśleli, że się po prostu zwymiotujemy, same perfumy tam. No dobra, a żeby to był jedne tylko, jeden rodzaj, nie, w lewych drzwiach jeden rodzaj, w prawych drzwiach drugi, na desce trzeci i jeszcze wisi czwarty. W
Wszystko świeże. Nie, no to jest fajne. Tu już pralkę można załadować. Koło zapasowe zapewne. Nówka. Nówka, sztuka nieśmigana. O proszę, podłoga też równa, tak? Tak. Równa, nie dostał strzała. Wiecie, zawsze zaglądajcie przy kupnie. Podłogę tutaj sobie obejrzyjcie, dlatego że jeżeli dostał strzała, to tutaj można wymienić zderzaki, wszystko, wszystko, ale podłogi już jest ciężko wyprowadzić kawałek, więc potem będziecie mogli zobaczyć, czy był bity, jak to się mówi. Nie, ja myślę, że tak. Bagażnik jest całkiem fajny. Okej, okay, no jako auto rodzinne, no na pewno słabo. Dla czteroosobowej rodziny, z dziećmi jeszcze szczególnie, tak, które wchodzą, wychodzą co chwilę, no to jest słabo, no niestety. Tak, dla mnie dziewczyną tylko i w oczy. A nie, no to jest idealne, to nie ma potrzeby coś więcej, tak, no bo oczywiście tutaj mamy rączkę, tak, za którą sobie ciągniemy w ten sposób, fotel nam odjedzie. O, tak, i on sobie odjedzie i całkiem przyjemnie tu się siada na pewno, bo mamy przede wszystkim bardzo duże wrota do wejścia, tutaj jest wszystko ok, ale myślę, że przy dzieciach słabo. Słuchajcie, do wejścia jak najbardziej, ale teraz jak zaparkujemy sobie na parkingu, no tak duże drzwi, trochę mamy problem. Następna rzecz. Z moim bębenkiem usiąść, ja wam pokażę z drugiej strony, o co mi chodzi. Ja wam pokażę. Właśnie to są te trzy drzwiowe, których nie zwróciłem uwagi, wiesz, bo ja zawsze miałem czterodrzwiowe. I teraz załóżmy, wsiadamy sobie do auta. O! Na pewno siedzenie lepsze niż w Fiacie. To nie podlega dyskusji. Dobra, załóżmy się. Dobra, jeszcze tylko. Okej. Okay. Tak jak wam już tłumaczyłem, nadgarstek tu ma być luźny, łopatka ma być o siedzenie. I teraz ja się obracam po pas. Albo go będę tak osięgał. Jest bardzo daleko. O, a teraz sobie wyobraźcie, że ja mam drzwi zamknięte na chwileczkę. Właśnie, mamy zamknięte drzwi i teraz ja mam sięgnąć tą pas. To ja muszę się wyginać. O, i ten pas sobie sięgnąć, tak? Także przy trzy drzwiówkach dobrze by było, jakbyście byli szczupli, wygimnastykowani. Dobra, co tutaj mamy na pokładzie? Na pewno mamy klimatronik, no, manualny. Manualny klimatronik, no, to jest taki specjalny klimatronik manualny. Czyli mamy klimatyzację, mamy radio. No, kawałek wyświetlacza. Fotele standardowe są. Siedzi się na nich całkiem, ale przede wszystkim, zobaczcie, w porównaniu z Fiatem, tutaj chociaż jest troszeczkę materiału, będzie coś trochę miękkiego. No dobra, tu plastik fantastik, tu plastik fantastik, tu też. Nie, to jest takie troszeczkę miększe tworzywo, to już bym okłamał. Tutaj mamy troszeczkę miękko, czyli jest zdecydowanie lepiej. Na pewno niż w takim Fiacie Tipo. Wczoraj jechaliśmy tym Fiatem Tipo jeszcze właśnie, będę musiał dograć, także dogram. Także tutaj jest fajnie, można łokieć sobie położyć, oprzeć i jakoś jechać. Nie jest źle, komfortowa jazda na pewno jest bardziej niż myślę w tym Fiacie. Tu nie mamy akurat tych wnęk na suficie, tak jak mieliśmy wnęki w tym Tipo. No dobra, mniejsza z tym. Silnik tu jest 1.2, 80 koni. Ale jak na tą budę, to jest wystarczające. Daję radę. No. Najlepsze jest to, że ma tempomat. To ma tempomat? To ma tempomat. Orzesz ty. Też byłem zdziwiony na auto miejskie, tak jak segmentu B. Orzesz ty. I patrzcie na to. Sterowanie mamy w kierze. Jest. Radiem. Tutaj mamy sterowanie komputerkiem pokładowym. Jest. No to powiem ci, jak za 10500. Fajny zakup, naprawdę. Mi się podoba. Mi się naprawdę podoba. Mi się to podoba. Dokładnie. Do zrobienia jest jedno wielkie G. To jest standardowo, no auto używane. No to co chcemy? Dobra, no lampy przepolerować troszeczkę, bo są takie troszeczkę matowe. Ta była wymieniona kiedyś. Ta była wymieniona, ta jest bardziej matowa. No to przepolerować. Tą jedną chociaż, żeby dorównać tej. Albo ta była polerowana, a ta nie. A bo ta jest taka brudna. Teraz za chwilę obecną. Też nie wiadomo. No może być. No nie wiem, no dobra, no ale nawet gdyby tam to dopolerować. Ja ogólnie polecam wam, jeżeli będziecie kiedykolwiek polerować lampę, spolerujcie jak najbardziej. Tylko za 2 miesiące wróci wam to z powrotem. Żeby tego uniknąć, weźcie, kupcie troszeczkę klaru, nawet w sprayu i lakierem bezbarwnym polećcie całe szkła. Wtedy się trzyma. Uwierz mi, auto zgnije, a lampa dalej będzie się trzymała. Nie wiem, nikt tego nie mówi. Każdy jakieś czajniczki, pasty, cuda na kiju.
Oczywiście, to jest plastik, który można spolerować. Polerujemy go i on wyjdzie nawet taki biały. Ale po tym polerowaniu całym użyj lakieru bezbarwnego. No, mistrzostwo świata wychodzi, jak nowa lampa. I tak zostaje na długo. Jest zabezpieczona przed kamieniami atmosferycznymi, tymi innymi pierdołami. Okej, okay, no dobra, no to mamy to, mamy opfilmowane. Widz już wie, co ma zrobić. A wy wiecie, w razie czego, jeżeli szukacie Opla Corsy, jakiego sobie kupić. Także dzięki serdeczne za uwagę. Pozdrawiam i do następnego materiału. Trzymajcie się.